No dobrze, przejdźmy do Twittera, a mianowicie, tutaj wrzuciłem taki post. Wczorajszy wieczór z pewnością zostanie zapamiętany na długo, ale w tym natłoku informacji dostaliśmy potwierdzenie tego, o czym mówiłem kilka miesięcy temu. I tego, co jest bardzo smutne. Boks w swoim materiale potwierdził, że oferowali mu się różni ludzie, prywatnie podał mi ich dane, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Potwierdził, że ktoś miał pojechać do Konopskiego. Na szczęście w tamtym okresie, chwilę po rozmowie Boksdela ze smutnymi panami, dostałem cynk od zaufanej osoby i ostrzegłem Konopskiego przed zagrożeniem. Przepraszam. Wtedy Mikołaj uważał, że przesadzam, a że Boksdel nie byłby do tego zdolny. We wczorajszej rozmowie pojawia się również wątek Wojtka Goli. Mimo, że chłopaki od kilku lat prowadzą wspólne biznesy i deklarowali przyjaźń, to Boksdel namawiał mnie, bym powiedział koniecznie też coś na Wojtka. Jaki był w tym cel? Ciężko znaleźć logiczne wyjaśnienie. Przypomniał mi się jednak jeden utwór WWO. Tak zwane równanie w dół. No i tutaj tak. Pierwsza tutaj była wypowiedź Boksdela, ta jest druga. Tylko to się tak pokładało. Ty też nie jesteś do końca szczery z ludźmi. Ten wpis podkręcający atmosferkę też robisz pewnie na prośbę Goli. Byłeś na niego ostro wkurwiony, a tutaj to mnie stawiasz jako, jako tego złego, który rozjebał się na niego. A sam... Który rozjebał się na niego? Czekajcie, bo ja tu nie kłam. Ja stawiam Boksdela, że on się... Ja nie mówię, że on się rozjebał na Gole, tylko że chce ode mnie, żebym powiedział coś złego na Gole. On, ja tak jakby nie zrozumiał mojego postu. Ja tutaj mówię, że i daję fragment, że Boksdel mówił, ej, ale powiedz coś o Goli. Który rozjebał się na niego, a sam chciałeś tych informacji. Czemu o tym nie wspomniałeś? Tak nie do końca rozumiem, o co tu chodzi Boksdelowi, ale... o co w ogóle chodzi z tą sytuacją Golą, z Golą? Co Gola zrobił? Gola nie tyle... znaczy pośrednio też na mnie się jakby... O co wam chodzi 3146? Że film Natana 3146? Wzdymam w oczach. Widać cokolwiek? Nie. Możesz podejść nawet bliżej. Normalnie mi ciekną kurwa łzy. No i co? Jak mi się chce wymiotować po tych energolach wszystkich, bo z Tajlandii jeszcze wziąłem. Nie wiem, o co chodzi. Że po prostu mu sutki sterczą? Jezus Maria, niesamowite. Dobra. O co chodzi z Wojtkiem Golą? Boksdel to już powiedział u siebie, bo tutaj Boksdel mi zarzuca, że jakoś kryje Wojtka Golę, albo że działam z Wojtkiem. Boksdel dobrze wie, jakie ja mam relacje z Wojtkiem Golą i co o Wojtku myślę. I mówię to Wojtkowi otwarcie i zaraz opowiem, co on tam jeszcze mi... w którym momencie się najbardziej zawiodłem na Wojtku. Ale tutaj się robi ciekawa sytuacja między chłopakami. Zobaczcie, że Boksdel podejrzewa, że ten wpis mój na Twitterze robię na prośbę Goli. Rozmawiałem dzisiaj z Wojtkiem, on powiedział, żebym pokazał wiadomości z nim. I w ogóle Boksdel go coś tam mówi, że zdetonuje na niego jakieś brudy, nie? Na Wojtka. Więc to się już robi bardzo dziwne, że Boksdel teraz kieruje swoją uwagę na Natana i na Wojtkę Golę. I to jest trochę takie szokujące. Tak mi Wojtek przynajmniej powiedział, nie? Że Boksdel na niego coś tam, że go mówi, że coś tam na niego wrzuci. Bo on coś tam ze mną jakoś, nie wiem. Ale o co chodzi z tą sytuacją? Mi się wydaje, że Boksdel ją opisał u siebie w tym odcinku ostatnim. Ale czekajcie, muszę się zalogować na maila. Wojtek, dobra, tu. Zapisz. I tak, w tych wiadomościach, które ja będę pokazywał, jest fragment, że Wojtek mówi, że zostaw te wiadomości dla siebie. Ale pokażę wam też, że dziś mi powiedział, że mogę je pokazać. Dobra, to jest ta wiadomość. Jak to się otwiera?
To jest 9-3. 9-4. Okej, czyli to jest ta pierwsza, ta druga. Kurwa, jakim jestem boomerem. Tak sobie nie radzę z techniką, z technologią. O, i to będzie to. Dobra, to najpierw pokazuję ten, że mi powiedział, że mogę to pokazać. Najlepiej niech one będą ciągle widoczne, bo później będą te trolle mnie trollować. Jak to się robi? Tak. O. Okej. A to są te. Jeszcze jakaś, bo to jest tak. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Jakie jeszcze nie mam otwartej? 9-3, 9-4, 9-6, 9-7, 9-5. Co to jest za wiadomość 9-5? Gdzie to się wyświetliło? Tu? A, ona jest po prostu dwa razy. Dobra. No dobra. No. Jak to się klika? Benz, poczekajcie. Słaby jestem w te internety. Okej. No, to macie. No absurd, ale Michał wie, jak cię podejść, to znaczy wydaje mu się, że wie. Wiesz, jakich argumentów użyć, żebyś musiał robić ruchy. On na to liczy. No i udało mu się, bo albo ty, albo ja musimy odpowiedzieć. Chore, to wspólnik, tyle lat. Dla mnie to easy, ale będę musiał pokazać nasze wiadomości. Wyrażasz zgodę, chcę potwierdzenia, bo zaraz pokzelowcy powiedzą Wardynga chuj, pokazuje wiadomości goli. A może zadzwonisz do mnie na live? Też możemy do Wojtka właśnie zadzwonić. No i tutaj mówi, tak, te co wkleiłeś, tak, wyrażam zgodę. No i teraz te wiadomości. To będzie, to jest, o, ta jest pierwsza. To jest z perspektywy Wojtka. Bo do mnie pisał tutaj. Hej Sylwek, nie przekazywałem żadnych informacji dla Dubiela. Nie mam z nim żadnego kontaktu, poza przypadkiem. Tutaj to też jest kłamstwo, że nie ma z nim żadnego kontaktu, ale to już jebać. Bo normalnie tam gadają, poza przypadkowym spotkaniem w Witkacu i późniejszym telefonie tego samego dnia wieczorem. I szczerze żałuję, że w ogóle z nim rozmawiałem. Dobrej nocy. I piszę do ciebie prywatnie, a nie żeby czytać to na live. Na Boga, Sylwek, jestem jednym z nielicznych gości, którym możesz ufać. Siedziało mi to w głowie i kiedyś ci powiem, jak to wyglądało, że w ogóle z nim rozmawiałem. Ale tutaj, żeby była jasność, powiedział mi, że mogę wrzucać te wiadomości. Sam mi je wysłał ze swojej perspektywy. I nie rozmawialiśmy o tobie, tylko o Michale, bo widzicie, tutaj dlatego Boxer ma pretensje do goli i mówi, że na niego coś zdetonuje, bo gola się bardziej nie wiem, czy to chyba rozpruł na Boxdela, bo się tam o coś pokłócili. A pokłócili się w ogóle o to, że Wojtek chciał, żeby z odcinka Goalców została wycięta jedna scena, a nie widać zgody. Jak to? Aha, to ja muszę to pomniejszyć w ogóle. O. O. Że Wojtek chciał, żeby z odcinka Goalców została wycięta jedna scena, a Boxdel i ja uważaliśmy, że nie warto je wycinać. I Wojtek się pogniewał za to na Boxdela i coś powiedział Dubielowi na Boxdela. Że żeby Dubiel uważał na Boxdela, bo Boxdel będzie mi przekazywał jakieś rzeczy, jak mu Dubiel coś powie, żeby po prostu uważał, nie? I później Marcin miał pretensje do Boxdela. To widzicie, jakaś kurwa telenowela faktycznie. Ale no to już niech, bo jak mówicie, że Boxdel ma live'a, no to niech Boxdel to opowie ze swojej perspektywy. I tutaj tak, nie rozmawialiśmy o tobie, tylko o Michale, jednak pośrednio wyszło jak wyszło. Ja chcę już się od tego odciąć, mam dość. Michałowi już za grosz nie ufam i nigdy nie zaufam. Ja chcę się otaczać dobrymi ludźmi, którymi mogę ufać i którzy wejdą za mną w ogień. Mam kilku takich przyjaciół i chcę się otaczać takimi ludźmi. I kolejna to jest... to jest... Ta. No i tutaj ja mu nie odpisałem i później on napisał kolejną... Nie wiem, czy wy to widzicie tutaj.
Czekajcie, poprzesuwam. On mi napisał zdrowych i spokojnych świąt Sylwek i ja mu trzy kropki wesołych świąt. Ja nie chcę do tego wracać. To nie miało być przeciwko tobie. Dubiel podszedł mnie, wziął na litość i chciałem go ostrzec przed Michałem. Nienawidzę go i nie chcę znać. Tutaj nie wiem kogo, czy Michała, czy Marcina. Tu nie mam pojęcia. Wykorzystał moją słabość. A, to chyba Marcina, nie wiem. Nie pomyślałem i to moja wina. Michał później kazał mi przysiąc, że nie powiem tego tobie, bo chciałem ci o tym powiedzieć, bo to jedyna rzecz, więc tu jest w ogóle zagmatwana, że on się rozprówił na Boxdela, ale później Boxdel zakazał mu mówić, że się rozprówił na niego i, bo nie wiem, tutaj się gubię, nie? Że niby Boxdel mu zakazał. Michał później kazał mi przysiąc, że nie powiem tego tobie, bo chciałem ci o tym powiedzieć, bo to jedna rzecz, jaka mnie strasznie gryzła i jaka pośrednio uderzała w ciebie, po czym sam tobie to powiedział. Obrzydliwe. Dubiel do mnie dzwonił co tydzień, żeby się spotkać, odmawiałem i ucinałem rozmowy. Jak tylko mnie podszedł, to przestał się odzywać. Tak wygląda właśnie ten świat, Sylwek. Żygam tym. To wiadomość tylko dla ciebie, nie chcę na to odpowiadać i się w to mieszać. I żeby była jasność... Później sam mi wysłał te wiadomości ze swojej perspektywy i powiedział, że mogę je pokazać na live, żeby była jasność. I tutaj są te wiadomości, że mogę je pokazać na live. I możemy też zadzwonić do Wojtka, bo tutaj też mówił, że mogę do niego zadzwonić na live, a może zadzwonić do mnie na live. Tu, o, widać ją. Tu się, żeby mieściły. Więc... To jest całość, jeśli chodzi o Wojtka Gole, bo Boxdel mówił, że ja go jakoś kryję. Nie mam pojęcia, o co chodzi Boxdelowi, nie kryję Wojtka, to już było jasne wczoraj. I jeszcze wam mogę powiedzieć jedną rzecz. Kiedy się najbardziej zawiodłem na Wojtku? Ale to w sumie możemy skonfrontować bezpośrednio. Ale znając życie, to teraz Wojtek już nie wiem. Halo. Cześć, Sylwek. Jestem na live'ie, to mówiłeś, żeby zadzwonić. A, znaczy pokazałeś, bo ja nie śledzę, wiesz, że my byliśmy z Sofii w restauracji, a jaka sytuacja? No tak jak się umówiliśmy, pokazałem te wiadomości, które... Okay. No to co Boxdel oskarża, że ja cię niby jakoś kryję i tak dalej, nie? No, a jak wasza sytuacja? Myślę, że chyba każdy wie, że nie da się ciebie kontrolować i nie da się ciebie zmusić do tego, żebyś na przykład wrzucił tego tweeta, o co Boxdel mnie... A, bo Boxdel ciebie oskarża, że ty mi kazałeś tego tweeta wrzucić. No dobra, ale ty też mi mówiłeś, że on cię jakoś straszy teraz, tak? Nie mówię, że Michał mnie straszy, tylko powiedziałem, że Michał po prostu... Znaczy mówiłeś, że mówi, że coś na ciebie zdetonuje. Nie, Michał powiedział, że ogólnie... Kurwa, gadałeś tak dwie godziny temu, czy tam trzy. Michał się ogólnie zdetonuje, ale to akurat są... rzeczy między nami, no ja na przykład nie chciałbym, żeby... Dobra, to ja bym chciał skonfrontować, bo Michał prosił, bo on wie, że jestem na ciebie wkurwiony, no to jakby poruszmy tą kwestię, co był ten face to face z Osparą, nie? I ja ci później napisałem, że... Słuchajcie, Sylwek, ja się naprawdę nie chcę się w to mieszać, naprawdę. Czyli woli, żebym po prostu ja to powiedział ze swojej perspektywy, bo inaczej to wiesz, Boxdel opowie. No i niech Boxdel powie. Jeżeli Boxdel chce w jakiś sposób, nie wiem, jestem jego wspólnikiem od tylu lat, jeżeli Boxdel chce, ja nie jestem przeciwko Michałowi, ja uważam, że życzę mu dobrze, chcę, żeby to wszystko się skończyło, żeby Michałowi się udało to wszystko dopostować. Jeżeli Michał uzna, że chce mnie w jakiś sposób pogrążać, proszę bardzo. Możesz mi zadać pytanie, jeżeli uznam, że naprawdę mam tego dosyć. Ja sobie byłem... Każdy ma tego dosyć. Tak, uważam, że każdy ma dosyć. I ja nie chcę w żaden sposób... Michał jest moim wspólnikiem od tylu lat, ja nie chcę go pogrążyć. I nie chcę... Jeżeli on wiedział to inaczej, niech on powie swoją wersję. Okej. Okay. No dobra. Ja będę w tym angażował. No. Możesz tylko mi zadać pytanie, bo byłem ciekawy, jakie jest i jakie będzie. A, no to... No odnośnie tego, bo Boxdelowi chodzi o to, że ja nie mówię publicznie,
tej Bellingham nie jest wkurza ten tej sprawy z tych negocjacji. Że gdy po tym face to face się padły te kłamstwa, to ja ci ciebie na przykład, bo jak zapytałem Boxdela, Boxdel powiedz jak było naprawdę, to on powiedział, nie? A na ciebie jestem wkurwiony i na ciebie się zawiodłem, na tobie się zawiodłem z tego powodu, że jak ciebie zapytałem powiedz jak było naprawdę, to ty powiedziałeś, że akurat jak była podawana kwota i negocjowaliśmy, to się zamyśliłeś. Nie powiedziałem, i że nie pamiętasz. Nie. Powiedziałem, że wychodziłem na taras, rozmawiałem, wiesz, jaka była sytuacja Sylwek. Szczerze, nie pamiętam. Po drugie, to są negocjacje firmowe, wewnątrzspółkowe. Nie będę zdradzał tutaj tego, co się dzieje w spółce. Wiem, że to jest sytuacja, gdzie też... No ale to wiesz, to Krzysiu. I powiedziałem, że jeżeli Krzysiu tak... Nie, wiesz co, nie chcę. Niech Michał powie to swoimi słowami. Okej. Dobra, bo on teraz chyba też ma live'a, więc... To jeżeli mi uzna, że chce nie podrążyć, niech po prostu robi co uważa za słuszne. Ja za niego trzymał kciuki. Uważam, że troszkę się pogubił, ale mam nadzieję, że się odnajdzie. Dobra. Okej, ja widzę już, gdzie ty zmierzasz. Dobra, no, na razie, cześć. To jest cały Wojtek. Mówi, zadzwoń do mnie na live'ie, że chcę wszystko wyjaśnić. Dzwonię do niego na live'ie, a on ja nie chcę nic wyjaśniać. Życzę Michałowi wszystkiego dobrego, nie? A ciszej mi mówił zupełnie Jezus Maria.